Te klucze, tutaj 6, 7, 8, to są klucze, które otwierają skrzynki, jak wygra twoja drużyna. Skiny możesz odblokowywać, otwierając skrzynki i zbierając takie znaczki, jak tutaj mam 105. 1400, taki znaczku, to jak masz zablokowany skin, a ci na jakimś zależy, możesz go odblokować koła, klikając na ten i naciskając open, tam nie wiem, ileś takich kurwa tych strzałeczek, kurwa, musisz mieć, żeby to odblokować skin. Ja już mam prawie wszystkie broni odblokowane, oprócz dwóch broni. Wszystkie mam na najwyższym levelu. Żeby mieć grafikę na najwyższym poziomie, tak żebyś mógł widzieć takie efekty jak ten piorun właśnie na noszu. I tutaj masz ustawienia. Tu naciskasz off, wyłączasz, bo jak naciskasz on, to ma standardowe, podstawowe ustawienia grafiki. A tak to off, jak najczęściej tu ustawiasz ultra. Ja ustawiam 6 FPS i tu grafika jest zajebista, muzykę sobie ściszę. Tu masz auto strzelanie, auto fire, auto aim też pomaga ci lepiej wycelować przeciwnika. Sama gra to łatwo strzela. Tu z tą HT to muszę sobie ustawić położenie tych rzeczy podczas gry, celowanie i tak dalej. Tutaj co 24 godziny odblokowują się takie karty, tam możesz wygrać złoto, darmowe upgrade'y, nowe skiny, no złoto, kasa. Każdej duszy odsłaniasz 4, masz 4 karty i odsłaniasz jedną kartę. I jest tylko jedno prawdopodobieństwo podczas odsłaniania, że na 5 odsłonięć masz czaszkę, która ci zabiera wszystko. Możesz kontynuować sam, mając odpowiednią ilość złota, dalej odsłanianie tych kart. I co 5 odsłon możesz wyjść po prostu i skarnąć wszystkie nagrody, jakie masz, nie musisz do końca grać. Bo tak to możesz stracić wszystkie odsłonięte te nagrody w tych kartach. Żeby pokój zrobić, to wystarczy tutaj nacisnąć Private Room. I tu wpisujesz nazwę pokoju. Jak ktoś się będzie chciał połączyć z twoim pokojem, to wystarczy, że wpisze nazwę pokoju. No to masz wyszukiwarkę pokoju. Akurat takiego pokoju nie ma. Co wpisałam nazwę? Tu wpisujesz nazwę pokoju, jak chcesz stworzyć, a tu jest na dole pod samym tym wyszukiwarkę. Pokażę, jak za darmo kasę nawalić, kurwa. Przez ograniczenie. Wchodzisz tutaj, co są free relax i klikasz reklamy. Obiad to taki przygotowany samodzielnie. Oglądając te reklamy, odsłaniając te nagrody darmowe, dostajesz więcej kasy i złota niż byś kupował podczas jednej rozgrywki dostał.
Zaraz pokażę, jak sobie z powrotem odblokować oglądanie reklam i tak aż kurwa uzbierasz tyle, ile chciałeś złota, czy tam kurwa tych kas. Jeszcze za 4 godziny się odblokują z powrotem oglądanie reklam. To masz, tu jak wejdziesz te skrzynki, o, tą skrzynkę z darmowe otwieranie skrzynki. Teraz odblokujesz reklamy, naciskając tutaj drugie otwarcie, te są reklamy. Tutaj Warszawa, jak wejdziesz, tutaj masz na górze, masz takie trzy rękawiczki i pancerz. Tutaj ulepszasz pancerz. Ja już mam na 15 levelu, na najwyższym. Tutaj bronię. O, a tutaj jak otwierasz skrzynki, masz skiny, które ci się wczytały z tych skrzynek. Ale że już je masz odblokowane, to ci się pokazuje te strzałki, właśnie ileś tych strzałek masz. Uzbierałeś, masz 1200 mam strzałek, czyli doszło do 1000, to 106 600. Czyli jakbym miał jakiś skin jeszcze nieodblokowany, to mógłbym odblokować tymi strzałkami. Rękawice to dają za 600 złota, polepszając szybkostrzelność broni, że szybciej strzelasz. Pancerz, to wiadomo, że szybciej nie zginiesz. I tyle. Teraz pokażę. Jak odblokować. Odblokować oglądanie reklam. Żeby sobie kasy napić. To wychodzisz z gry. Wchodzisz w ustawienia.
aplikację klikasz. Critical Strike. Pamięć. Wchodzisz i wyciś dane bierzesz. Usuń dane aplikacji. Jest. I teraz wchodzi z powrotem Critical Strike. I masz od nowa odblokowywanie nagród za oglądanie retro. Tak byś czekał 4 godziny, a tak to była kwestia minut. I znowu sobie oglądasz reklamy i napijasz hajs. I wszystkie reklamy od nowa. A kasa ci rośnie. Nie maleje ci, nie wraca do poprzedniego stanu, tylko rośnie cały czas za to oglądanie. Nie reklam, w taki sposób, że sobie odblokowywałeś. Tak się oszukuje inny gracz. Co grają uczciwie. A i za każdym razem, jak czyścisz pamięć, musisz ustawiać sobie ustawienia gry od nowa. Czyli jakość grafiki i tam dźwięk. Jak ci pasuje. I z powrotem. Paczki odpakowuję za reklamy. Znaczy. Niektóre reklamy są do góry nogami, nie wiem czemu. Oj, nie to jedzie.
kwater. A i trzeba pamiętać, że to jest słońce i oczy, to jest tutaj na dole, jak już otworzy tą skrzynkę, to jest teraz opuściłem, bo to już otwiera za... Tu otwiera skrzynkę już za 50 złota. Ktoś nie chcąc, ktoś nie nacisnął tytuł. A te kwadraty złote z tamtym rodzajem broni, to jak kupisz broń i na drugi dzień crash, to co drugie załadowanie mapy włącza ci się możliwość darmowego upgrade'u za obejrzenie jednej głupiej reklamy. Czyli ja tych upgrade'ów mam od cholery i jak kupowałem broń, to na drugi dzień tylko włączałem mapę, załadowywała się nie do końca, wychodziłem, włączałem te i za drugi razem mi się wczytywało upgrade, albo i za pierwszym razem od razu mi się wczytywało i w taki sposób od pierwszego levelu do 15 szybko napiłem i grałem na nowej broni i z odblokowanym skinem. I każdy odblokowany skin do danej broni daje ci ileś podnosi ci ileś procent teammate, czyli uszkodzeń, że wiadomo i ja mam odblokowane te najwyższe teammate procenty skinów nocy. Teraz pokażę na innej broni. O, na tej to jest. Tu masz na przykład skiny, które podnoszą damage o 5%. Tu masz o 10% podnoszą, tu o 15% uszkodzeń dodają, a tu na przykład o 20%. Mam. Odblokowane. Widać, że za 4 godziny by miał odblokowane możliwość napicia kasy. A kasa cały czas rośnie. Wyciśnisz pamięć pod ręce. Są dwa tryby gry. Ten drugi to jeszcze jesteś wolnym strzelcem i rozpierdza. Przeciwko wszystkim muszę 15 zabić, żeby wygrać. A to jest wersja drużynowa. Jeszcze była kiedyś wersja z tym, z podkładaniem bomby. Włączymy sobie z powrotem ustawienia takie, jakie miałem. Czyli na najwyższej jakości wideo. 60 fps, muzykę w grze wyciszę. No i tyle. Jeszcze jak masz różne typy broni, masz 4 różne rodzaje broni, snajperka, karabin snajperski, zwykły karabinek i pistolet i strzelba. W każdym rodzaju sobie musisz uaktywnić daną kupioną broń, że potem będziesz wybierał tylko między tymi rodzajami, co masz broń.
te pistolety. Jeżeli patrzę, mi powiedzieć, mam wszystkie pistolety odblokowane i upgrade'y tak samo. Tu masz darmowy spin z opieszczonej reklamy. Po rozkrywce. Ogólnie twoja drużyna wygra, albo ty wygrasz, grając w trybie zabójcy. Masz 8 skrzydek do otwarcia ogólnie. I co 20 coś minut się odblokowuje klucz tam. Za 30-20 minut może z powrotem sobie wejść i zagrać. I odblokować skrzynkę. I to może darmowe kręcenie koły. Ja większości złoto wylosowywuję, nie wiem czemu. No 3000 wygrałem. Kafla. Kontynuuję. Chyba 100 na setnym levelu jestem. Tu pokazuję KT. Tu. Zabiłem 15. Tu wchodząc misją, to masz nagrody. Za wykonanie misji masz misję celną. Na przykład ja miałem wygrać dwie walki. Zabić 20 podczas tych rozgrywek, razem w sumie 20, a tu 12 miałem do zabicia w jednej bitwie, więc już to odblokowałem, bo zabiłem z 13. A tutaj jak wejdziesz w main, to masz takie jak też takie misje, tylko większe, że na przykład zabić tu z noża, zabić tu za pomocą snajperki, zabić tu za pomocą submachiny. I wtedy może nie są kasy skarżę, ja mam już mi został tylko nóż. Że z użyciem noża mam zabić 100 ludzi, a zabiłem 20 na 100 i bym za to dostał 5000 kasy. Bla. No i tyle. Miłego grania. Teraz zobaczę, za ile mi się odblokują karty. Za 6 godzin. Ja pierdolę. Ja nigdy nie nie kupowałem kasy prawdziwej w tej grze. No kurwa, 500 zł płaci za pro i kurwa wirtualną, to ja dziękuję, jakby jeszcze prawdziwa była, to bym kogoś nie zajebać. Za wirtualną nie będę płacił.